Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego. No jak widać, pogodę dziś mamy nie najlepszą, pochmurną i częściowo mglistą, a szkoda, ponieważ miejsce, w którym znajdujemy się dziś, sporo zyskuje podczas ładnej, słonecznej pogody. No ale cóż, na pogodę nie ma rady. Jesteśmy dziś w takich warunkach, a nie innych i odwiedzimy sobie to bardzo ciekawe miejsce, jakim jest kamieniołom w Kozach. Generalnie człowiek poprzez swoją działalność wydobywczą, jak na przykład przy tworzeniu kamieniołomów czy wyrobisk, chcąc nie chcąc wpływa na krajobraz, modeluje go i przekształca. Otoczenie całkowicie się zmienia w sytuacji, gdy takie kamieniołomy są uruchamiane i wydobywają surowiec skalny. Nie jest to bez znaczenia dla środowiska przyrodniczego. Ale po czasie, gdy taki kamieniołom przestanie już funkcjonować, jest zamknięty i nie ma wydobycia, teren powoli zaczyna powracać, jakby troszkę przynajmniej, do swojego pierwotnego charakteru. Oczywiście przyroda z czasem zabliźni zadane jej rany. Cały ten obszar będzie przemodelowany przez wszystkie czynniki i procesy naturalne, jakie w przyrodzie działają. No jest to jednak proces bardzo, bardzo długotrwały, rozłożony na tysiące lat. My tego nie zobaczymy, ale możemy zobaczyć natomiast, jak powolutku środowisko przyrodnicze odbudowuje się w takim miejscu, gdzie zaniechano wydobycia surowców skalnych. Możemy zobaczyć, jak powoli wkracza sukcesja roślinna, jak pojawiają się nowe gatunki roślin, zwierząt, wykorzystujących właśnie nowe warunki tutaj terenowe. Jak choćby ten zbiornik, który widać tuż za mną, zbiornik powydobywczy, który z czasem wypełnił się wodą opadową i jest też środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt, które takie warunki tolerują czy też preferują. No i tu na wstępie warto też kilka słów o samym kamieniołomie powiedzieć, ponieważ jego historia jest dość interesująca. Kamieniołom powstał w latach 1910-1912. Był założony przez ówczesnego właściciela ziemskiego tych terenów, Mariana Czecza. Zresztą w Kozach też jest piękny dworek Czeczów, który warto również zwiedzić. Kamień, który tutaj wydobywano, właśnie w kamieniołomie, był wykorzystywany na potrzeby kolejnictwa i drogownictwa. W okresie międzywojennym, w czasie rozkwitu kamieniołomu, no, pracowało tutaj blisko 300 osób, a sam kamieniołom wyposażony był w linię kolejową o długości ponad 2,5 km. Tymi właśnie trasami kolejowymi wywożono stąd surowiec skalny aż do Kóz na stację kolejową, gdzie była składnica oraz dysponowano tym później na dalsze, no, wywożono w Polskę. Cóż, działał cały czas ten kamieniołom, został zlikwidowany w 1994 roku. Wtedy uległ likwidacji. No, osiągnął już tutaj kamieniołom granice swoje, w tym sensie, że działki, które tutaj były przeznaczone pod kamieniołom, już się po prostu skończyły. Już wzrosły też koszty wydobycia piaskowców, to też uległ on likwidacji, zaprzestano tutaj pozyskiwania kamienia. Obiekt przetrwał w tym stanie, jak widzimy teraz, do dzisiaj. Jest to jedno tutaj z odsłonięć ścian skalnych. Piękne miejsce, jeżeli chodzi o jego efektowność i jego wygląd. No, sprawia dość spore wrażenie, bo na filmiku tego nie widać. Ale w rzeczywistości jest to bardzo wysokie odsłonięcie skalne. Beskid Mały, jak wiemy, zbudowany jest w znacznej części ze skał Płaszczowiny Śląskiej. W odsłonięciach skalnych tu właśnie w kamieniołomie widoczne są warstwy lgockie fliszu karpackiego, który również należy do tej płaszczowiny. I tutaj zbudowane są one z rytmicznie powtarzających się cienkich warstw piaskowców i łupku. Tutaj w kamieniołomie, gdy będziemy, to zobaczymy, że wysokość poszczególnych ścian
wynosi do około 50 metrów, czyli bardzo, bardzo wysoko. A całe wyrobisko, a to możemy też sprawdzić na mapie turystycznej choćby z poziomicami, rozciąga się w przedziale od 540 do 665 metrów nad poziomem morza. Łączny profil odsłoniętych tu utworów skalnych sięga około 140 metrów i obejmuje no, większą część warstw lgockich. Warstwy osadziły się na przełomie dolnej i górnej kredy, czyli jakieś 100 milionów lat temu. Bardzo, bardzo dawno. I jest to w zasadzie największe odsłonięcie tych warstw lgockich w całych Karpatach. Pod tym kątem akurat kamion w Kozach jest wyjątkowy. Właśnie tego typu miejsca w kamieniołomach, wyrobiskach, gdzie odsłonięte są warstwy skalne, są to miejsca bardzo interesujące ze względów naukowych i dydaktycznych, bo właśnie w takich miejscach możemy dokładnie prześledzić budowę geologiczną danego miejsca, danego regionu terenu. Możemy zobaczyć układ warstw skalnych, jakie to są skały, jak to wszystko tutaj wygląda, mówiąc wprost, we wnętrzu ziemi. Więc pod tym kątem wszelkiego rodzaju wyrobiska, kamieniołomy, otwarte warstwy skalne, które tutaj widzimy na przykład tuż za mną, są pod tym kątem bardzo ciekawe i wiele potrafią nam powiedzieć. Służą też bardzo często właśnie jako takie miejsca do poznawania budowy geologicznej terenu. A w wielu przypadkach, jeżeli są to odsłonięcia bardzo cenne pod tym kątem, są one obejmowane później jako geostanowiska, czyli takie miejsca, które ze względu na budowę geologiczną, którą prezentują, świadczą o dziedzictwie geologicznym danego terenu i bardzo pięknie pokazują właśnie te wszystkie zależności, jakie tutaj w przyrodzie nieożywionej występują. No my podchodząc pod takie miejsca, oczywiście musimy uważać, bo tutaj otwarta ściana skalna cały czas narażona jest na działanie czynników zewnętrznych, działania erozyjne. I czasami nawet słychać, jak tutaj staczają się kamyczki, które odrywają się właśnie z tej ściany skalnej. Jest to cały czas jednak w ruchu, w tym sensie, iż cały czas jest to modelowane przez procesy zewnętrzne. Także trzeba w takich miejscach uważać. Nawet tutaj, mimo iż obok przebiega szlak turystyczny, tu w pobliżu kamieniołomu jest też ścieżka dydaktyczna wyznakowana. Jest to miejsce, do którego turyści bardzo licznie przychodzą. To mimo to należy zawsze uważać w takich, o, mam nadzieję, że słychać, jak staczają się drobne, oderwane fragmenty skał, które zresztą tutaj u podnóża tworzą dość spory stożek usypiskowy i jest ich tutaj bardzo wiele. A my nigdy nie wiemy, czy to spadnie mały kamyczek, czy taki bardzo duży. Niegdyś w dawnych czasach cały ten teren wyglądał oczywiście zupełnie inaczej. Nie było tego uskoku, jaki tutaj teraz jest. Powstały po wydobyciu skał. Cały ten teren był porośnięty lasem i tutaj dominowały niegdyś głównie drzewostany regla dolnego, zajęte przez kwaśną buczynę oraz żyzną buczynę karpacką, czy też ewentualnie nasadzenia świerka. No, powstanie kamieniołomu zmieniło całkowicie ten teren, ale teraz, już od lat 90., gdy nie ma tu wydobycia, przyroda powoli zagospodarowuje ten teren na swój sposób. Teraz co prawda nie ma tutaj buczyny już w takiej litej formie, ale pojawiają się inne gatunki. Tu jak widać zresztą za moimi plecami mnóstwo pojawiło się brzozy, pojawiają się olsze, topole, pojawiają się roślinność krzewiasta, zupełnie nowa roślinność, ta najniższa, która tutaj sobie gdzieś wyrasta. Cały ten teren kamieniołomu, nie tylko tu, gdzie jesteśmy, ale również w jego wyższych częściach, bo tam wyżej też są półki skalne oraz wyrobiska, wypełnia się wodą w miejscach, gdzie były zagłębienia terenowe, czy też takie jak tutaj ten duży zbiornik powydobywczy. I w takich miejscach również przyroda się odtwarza na swój sposób. Tu właśnie takie te oczka wodne są znakomitym miejscem dla płazów, a tu w kamieniołomie w Kozach tym płazem takim dominującym, czy też pojawiającym się licznie jest kumak górski. Bardzo ciekawy płaz, objęty jak zresztą wszystkie płazy ochroną gatunkową, ścisłą ochroną. Ale to właśnie tutaj jest takie miejsce, gdzie występuje on w bardzo, bardzo dużej ilości.
Wędrując tutaj, możemy sobie przyobserwować, jak cały ten teren powoli przekształca się w wyniku procesów przyrodniczych, czyli powrotu przyrody na to nowe, uformowane przez człowieka poprzez działalność wydobywczą miejsce. Kamieniołom w Kozak w zasadzie jest zaznaczony na każdej mapie turystycznej. Jest to bardzo duży obszar, więc trudno go na tej mapie nie zaznaczyć. Znajduje się na północnych zboczach Chrobaczej Łąki. Tu w pobliżu biegnie szlak żółty z przełęczy Upanienki w stronę Kłus. I turyści, którzy schodzą tym szlakiem, bardzo często do tego kamieniołomu zaglądają. Poza tym na mapach wielu można zobaczyć zaznaczoną ścieżkę dydaktyczną prowadzącą z Kłus tutaj właśnie przez obszar kamieniołomu i dalej aż w górę stromo na Chrobaczą Łąkę. Miejsce jest niezwykle interesujące z różnych powodów. Przede wszystkim jako dziedzictwo budowy geologicznej tego terenu tu Beskidu Małego, a także ze względu na procesy przyrodnicze, jakie zachodzą w takich miejscach, w których człowiek mocno ingerował w środowisko przyrodnicze, w krajobraz, a tej działalności zaprzestał. Teraz możemy obserwować, jak powoli przyroda wkracza na takie tereny, jak to wszystko się tutaj powoli odradza w zupełnie innych warunkach. Będąc tutaj, na pewno trzeba zachować szczególną ostrożność, szczególnie pod ścianami, pod wyrobiskami, gdzie te skałki cały czas się odrywają, kruszą się i okruchy skalne spadają z góry. No i trzeba też patrzeć pod nogi, żeby gdzieś nie zsunąć się tutaj do tego wielkiego zbiornika, czy też innych pomniejszych. Jest to jednak miejsce niezwykłej urody, szczególnie podczas pięknej pogody. Gdybyśmy dziś mieli lepszą pogodę, wyszlibyśmy jeszcze wyżej, bo tutaj właśnie z półek skalnych roztacza się wspaniała panorama tutaj w kierunku Kłus oraz tam dalszych terenów już na horyzoncie. Jest to jeden z ciekawszych widoków w tej części Beskidu Małego. No ale to musi być taka pogoda, żeby było coś z tej góry widać. Mam nadzieję, że uda nam się tu jeszcze wrócić przy ładniejszej pogodzie i przy świetnej widoczności. Tak więc zapraszam ponownie do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. A tutaj możemy sobie zobaczyć, jak erozyjna działalność wody wpływa na odsłonięty teren pozbawiony roślinności. I właśnie wszystko jest wypłukiwane, cały materiał jest tutaj wypłukiwany, podłoże zżłobione przez spływającą wodę. Takie właśnie wyrwy, rowy tworzą się za każdym razem, jeżeli teren jest pozbawiony naturalnej roślinności, nie jest w żaden inny sposób zabezpieczony. Tak to mniej więcej wygląda.